trochę nie pójdziesz do sklepu? Mamusiu, nóżki mnie bolą. A co ty robiłaś cały dzień? Siedziałam cały dzień i kolanka mi się nie chcą wyprostować. No dobra, bo myślałam, że kupię ci jakąś fajną zabawkę na dzień dziecka. A no to dla kapelusia, mamusiu, i pójdziemy, dobrze? Mamusiu, podaś mi piciu. A co, znowu cię nóżki bolą? Mamusiu, ty masz bliżej, no. Kochanie, idź posprzątać swoje zabawki, dobrze? Żalaś. Nie zaraz, tylko teraz ciebie proszę. No kochanie, proszę cię, posprzątaj swój pokój. Mamusiu, za 2 minutki pójdę i posprzątam, naprawdę obiecuję. 2 minutki już minęły, proszę natychmiast posprzątać swój pokój, albo dzisiaj definitywny koniec z grami. Dobra, mamusiu, nie denerwuj się, przecież już idę. Mamusiu, jestem głodna. Za chwilkę, kochanie, będzie obiadek. A za ile to będzie chwilka? Jak się zrobi, to będzie. Mamusiu, ale ja jestem bardzo głodna, no długo mam czekać. Mamusiu, proszę. Gotuję się, za chwilkę mamusia poda do stołu. Mamusiu, mogę się napić coli? Możesz jedną szklaneczkę. A czemu jak wy jesteście w gościach i pijecie winko, to nie jedną szklaneczkę, tylko całą buteleczkę? Z lodem? Czy bez lodu? Mamo! Co znowu? Chcę wziąć teraz coś słodkiego szybko, jakiegoś kinderka czy czekoladka. Właśnie zaparzyłam sobie kawkę. Czy chociaż raz mogłabym sobie ją wypić gorącą? Mamo, szybko dasz mi kinderka i kawka ci nie wystygnie. Przecież to jest tylko parę sekund. No proszę cię. Proszę, tu jest twój kinderek, a ja teraz spokoju się napiję kawę. Mamusiu, jeszcze tak szybciutko piciu muszę zrobić, bo jak nie napiję się piciu, to mi czekolada w ziemi stanie. Proszę, kochanie, twoje piciu. Google. Do ilu centymetrów jest okno życia? Żartowałam. Jest taki jeden dzień w roku, gdzie każde dziecko jest w wielkim szoku. Miłe, grzeczniutkie i nie pyskuje. Jakie to śmieszne, że tak mnie czaruje. Jest ciche, spokojne, mamusi pomoże. Jak trzeba, to 3 godziny siedzi na dworze. I czeka, i węszy, czy coś dostanie. A rodzic mówi, najpierw wywiesz pranie. Jest w stanie nawet łachy powiesić w podskokach, nie myśląc nawet o rozpierdalających się lokach. Jakie to słodkie, jakie to szczere, jak dzieci potrafią zrobić nam z głowy bajerę. W tym dniu o pyskówce nie ma mowy. Nawet obiad zje cały, a nie do połowy. Tak śmiać mi się chce z tych naszych dzieciaczków, że w ten dzień one są takie milusie. Z tego wszystkiego chyba się zakrztuszę. O co tu chodzi, że przez cały rok zachowuje się jak jakiś wulkan, jak jakiś smok i nagle przychodzi magiczna data i każdy dzieciak ze szczęścia lata. Maślane oczka wie kiedy pokazać i starym błędy z głowy wymazać. A jak prezencik dostanie, wnet wraca poprzednie dziecka zachowanie. No może do wieczora wytrzyma w spokoju, ale już po niespodziance nie posprząta pokoju. Dziś dzień dziecka i środa. Jak środa, to dzień loda. Dobrze, że dziś nie niedziela. Opędzluję se lody o smaku jak skadeniela. Ja już duże dziecko jestem i potrzebuję flaszeczki. Nie zabaweczki, ale dużej szklaneczki. Żeby w mózgu mi zawiało, żeby dalej mi się chciało. Mi prezentów nie potrzeba. Niech butelka spadnie z nieba. Ja już byłam mała i piłam buteleczkę z mleczkiem. Teraz jestem duża i też potrzebuję buteleczkę. Buteleczkę o wódeczkę.